Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze The Infected. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie nam pierdział mikrofon, ponieważ sprawdzałem go i niby jest wszystko w porządku, a później jak się okazuje na tym gdzieś, to jest jakiś problem z tym. Dobra, pamiętacie, tutaj sobie coś porobiliśmy, pobudowaliśmy i plan jest taki w tym odcinku, że uruchomię, że tak powiem, masowe wydobycie. Muszę sprawdzić sobie w tym momencie, co jest wymagane do zrobienia tego budynku wydobywczego. Już wam mówię. Chodzi mi o ten, jak to, ekstraktor minerałów. 18 sztabek, deska, gwóźdź, no to nie jest problem, deski, gwoździe i tak dalej. Tak, o, wezmę sobie te to wezmę wszystko, tu mi troszkę zabraknie, stąd chyba będę musiał wziąć wszystkie sztabki. Ile wziąłem? 20 chyba, tak? Teraz mam 20 przy sobie. Jedną sobie przetworzymy na gwoździe i do tego 8 desek. I odpalę chyba właśnie wydobycie gdzieś w tamtym miejscu. Dobra, i 8 desek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gdzie on znowu jest? Dobranoc. Dawaj strzały. Tak się zastanawiam, gdzie podstawić. Chyba postawię tutaj, bo będzie to w miarę teoretycznie blisko, chociaż zobaczmy, jak to wygląda z tym ekstraktorem. Może gdzieś tu go postawię. Łatwiejszy będzie dostęp do niego. Dobra, już sobie tutaj sprawdzam inne obiekty, inne. I mamy. Ekstra. Śruba. A, sztabki żelaza, coś źle policzyłem. Wchodzi na to, że wziąłem ich 15. A, no tak, faktycznie, bo przecież na tej półce jest 20, nie wiem dlaczego się wydawało, że 25, jeszcze raz wezmę 4, okej. Coś troszkę źle policzyłem i odpalimy, o, w sumie wezmę od razu tą benzynę, znaczy benzynę, biopaliwo, żeby to uruchomić. Dobra, mamy 5 i ruszamy tutaj z wydobyciem. O, zatankujmy. Jest do pełna. Włączamy zasilanie. Dobra, idzie produkcja. My w międzyczasie wybierzemy się teraz na pole aluminium i tam również uruchomię jedną tą z wydobyciem. Tutaj idzie też wydobycie, to dobrze. Czy jakieś kamienie mam? Niestety nie. Bo nie ma co przypalać. Tu też nie za bardzo jest co. Dobra. To wrzucimy sobie tutaj, to jest węgiel, to węglem pewnie można palić po prostu w piecu. No dobra, to w takim razie ja muszę wziąć ze sobą paliwo w liczbie 4, podziel na pół, 4 to odkładamy, nie potrzebujemy tego, ok. I zobaczmy sobie w takim razie dokładnie ile muszę teraz wziąć. Może ekstraktor bym tu tutaj wybudował, czy nie, aluminium 15 to odpada. 18, okej, okay, gwoździe. Gwoździe mam, 8 jest, tutaj śrub też starczy, doskonale. Teraz byleby nam sztabek starczyło, potrzebujemy ich aż 18 i ja chyba tylu aż nie mam, bo wziąłem 1, 2, 3, 4, nie, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 16, czyli potrzebuję jeszcze dwie sztabki. No dobra, trudno, to zostanie przepalone w takim razie. Tutaj te dwie. Bo chyba nigdzie schowanych nie mam. No niestety nie. Dobra. Będziemy zaraz mieli dwie. Ja rozumiem, że to powinno nam wystarczyć na jakieś takie większe wydobycie. Tak, 18 będziemy wtedy mieli desek i gwoździ. Nie, raczej nie powinno nam zabraknąć. To ja sobie to tutaj wrzucę. O. O, i nawet można wtedy łatwo policzyć, że mamy 16 na ten moment. Nie, no wezmę sobie te deski stąd. Już nie wiem, czy ja to powinienem tam bronić też. Nie jestem tego pewien. Dobra, to trafi tu, tu. Muszę skrzynkę jakąś zrobić na takie jakieś pierdoły bardziej. Dobra, to poleciało tam. Jak tu z wodą? O, wodę możemy wrzucić. O, tak jest najlepiej, jak kliknę. Nie wiem, nie zwróciłem uwagi, czy jest jakiś przycisk do przełączania się pomiędzy tymi. Dobra, tu jest woda, tu też jest woda, tu
W sumie mogę wlać tak naprawdę nie czystą, tylko brudną. To jak wygląda sytuacja? Jest woda, jest woda. No dobra, to ja tutaj wleję, żeby to było. Czy ja to zmieszczę do plecaka? To jest... Nie, nie ma. Dobra, to lecimy. Zarzucę wodą do tych zbiorniczków i będę po prostu miał tam dalej, nie? Z powrotem ją. Dobra. Ciach, ciach, ciach. Muszę pomyśleć z tym jedzeniem cały czas, bo jeszcze tego problemu nie rozwiązałem, że tak powiem. Patyczek zarzucimy. O, tam dynię widziałem. Kamyczek, patyczek. Dobra. Tutaj woda. Brudna woda tu już trafiła. A, ziemniaka mam jednego nieusmażonego. Czy coś się nam zaraz zepsuje? Nie, tutaj raczej nic. A jak wygląda ta sprawa? Rybi olej. Rzadko miałem wcześniej to, ale to jest pusto już. Będzie trzeba pomyśleć coś o jedzeniu. 50, 50, 50. No to raczej się szybko na szczęście nie zepsuje. Zaraz podejdziemy, weźmiemy tylko co tam leży, tą dynię. Sobie ją zjem. Co? Nie wiem. Aj, to jest ziemniak chyba. Właśnie, a propos. Mówię, że ja dużo razy chyba ziemniaka ominąłem. Właśnie z tego powodu, że potrafię je łatwo przegapić. Dobra. Tutaj sobie wrzućmy. Weźmy trochę kory, żeby tam nie latać i nie ścinać drzewa. Okej, okay, to mamy nasiona, ciach. I tutaj ciach, ciach, ciach. To do tego wrzucamy. A tu woda jest? Dobra, to jeszcze jest trochę tej czystej wody. Sobie doleję. No i co? Jeszcze tylko te dwie sztabki i można iść tam uruchomić tą produkcję. Zabiorę wszystko. To wrzucam sobie tu. No tutaj chyba brakuje. Dobra, jest. Zamykamy chałupę i lecimy tam. Tam sobie odpalę, myślę, te wydobycie. I przy okazji jakieś kamienie po drodze zawinę po to, żeby wrzucić i je przerobić znowu na jakieś takie, wiecie, te kawałeczki metalu w piecu, ponieważ zrobienie tej ściernicy, tej zgniatarki od kamieni, to jednak wymaga od nas posiadania większej liczby tych, jak one się tam nazywają, no, wiatraków, paneli słonecznych, najlepiej baterii, no bo to też, żeby ten prąd w nocy był. Ja do końca nie wiem, co tam jest najlepsze do robienia. No i dobra. Nie będę za daleko szedł, bo to też nie ma sensu. Tylko ciekawi mnie, czy oni mogą mi to zniszczyć, jak sobie tu będzie stało. Wiecie, że no nie wiem, będzie pracować, oni przyjdą, ja przyjdę, a tutaj nagle to jest zniszczone. Zwłaszcza, że on ma bardzo mało żyć, ten ekstraktor. Deska, sztaba żelaza. No zastanawiam się, czy można było to jakoś obudować. Okej. Okay. Dobra, to sobie pracuję. Czy ja mogę tak postawić normalnie na ziemi ten? Nie ekstraktor, tylko po prostu ścianę. Nie. A czy mogę jakiś mur, schody, barierki, blokady? A nie. Drzwi to nie, dachy, sufity. Inne, to może tu coś będzie. O, pułapka na kolce. Kłoda, patyklina. Drewniany słup, drewniane okno. O, okno mogę sobie zrobić, nie pomyślałem. Metalowa brama, schronienie, drewniane ogrodzenie, kłoda i lina. Mogę to jakoś obrócić. Nie ogarnia gra, że chciałbym zrobić to pod skosem? Troszkę słabo. Czyli co, muszę tak postawiać? Okej, dobra, nie będę się tutaj kłócił zgromnie. Zróbmy to w ten sposób, myślę, że może być mimo wszystko. Kwestia teraz, czy ja mogę zrobić w dłoniach na przykład ten? Linę i czy będę dostęp miał tutaj? Chyba będę miał.
Teraz kwestia tego, czy ja mogę zrobić w linę w dłoniach. Tworzenie inne. Nie, to przedmioty. Przedmiotów masa lina wytwarzane. Jedynie w warsztacie, niestety. No dobra, to ja tutaj zetnę te parę drzewek, zarzucę. I zaraz tu przejdę się najwyżej znowu z linami tutaj. Wow. Zawsze, że teraz nazbieram pewnie tyle tych, że będę mógł sobie zrobić te liny. Dobra, już. Dobra. Jeszcze trzy. Jeszcze dwie. Dobra, to nie będzie ta i tamta. Tam już zabiorę od razu. Ile? 16 lin potrzebujemy. Dobra. Tutaj mamy 6, tu mamy 6, tu mamy 6. Dobra, jest wszystko. Biorę wózek. Gdzieś tutaj widziałem, że są kamienie. O, tutaj nawet jak ładnie są wstawione. Rozlecą się na wszystkie strony, a jak? Łatwiej by było, jakby nie próbowały mi uciekać na te wszystkie strony. Gdzieś coś tu jeszcze spadło? Nie widzę. O, tu widzicie, jeszcze dwie. Nie, to nie potrzebuję, bo to jest glina. Gdzieś trochę tych klocków mam na razie w chacie, więc nie potrzebuję. Dobra. To zaraz pewnie przeciąży. Dobra, wrzuć to tam od razu. Tutaj coś gdzieś jeszcze. Kamyki, o, tu jeszcze są. Już się robi ciemno i zaraz będzie mi przeszkadzać. O, tu całkiem sporo tych kamieni jest. Przy wózeczek tutaj chcę przyciągnąć. Tych kamieni będziemy mieli sporo. Zaraz nas przeciąży. Tu mamy załadowane, teraz tu. A trzeba było się tu wtoczyć. Raz. Gra nam się zapisała. Okej. Zobaczmy dalej. Jeszcze nawet mi ciężko je wypatrzeć. Zaczyna już tak dziko, że tak powiem, rozpadać na wszystkie strony. Przyjdzie nam tu wilk, co? Dobra, wskoczę jedno. Wow! Jaki skok żeśmy wykonali. I to ostatni chyba będzie raczej. Już tutaj nie ma szans, żebym za dużo zabrał. Chociaż może nie. Jakoś się porozlatywało chyba. No dobra. No
Dobra, rozbiję chyba następny po prostu, żeby tutaj teraz nie ten. I szukać w trawie. Gdzie wózek tu jest? O, nawet koło wózka leżą. Coś może zjem? I zawsze kilka dodatkowych kamieni możemy ze sobą wziąć do wora. Jeszcze jeden. Dobra. Mamy tych kamieni dosyć dużo. Lecimy do bazy, zacznę je przetapiać. I tutaj wrócę, zrobię tą, że tak powiem, powiedzmy, osłonę. Tak na wszelki wypadek, bo mimo wszystko te nasze ekstraktory bardzo mało mają żyć. Czy nie sądzę, żeby ta horda tutaj przyszła i zaatakowała je. Bo jak nasz stan nie będzie, to myślę, że gra jakby nie będzie brała tego pod uwagę. Kurde, jest 4 stopnie mamy już. Bardzo mało. Szkoda, że gra mi tu dziś nie pokazuje, jaka jest temperatura w danym momencie. Trzeba będzie pomyśleć o tych spodniach. Nie pamiętam, co tam było, chyba pióra czy coś takiego, żeby nie zmarznąć. O, trochę się rozpędziłem. A tu dosłownie, a kłoda. A tu daje się w sumie. Co się ma marnować? Okej. Okay. A nawet. A nie, zaraz. Maś kłody. A tu już tych nawet nie mam. A wrzucimy tu 2, 3, 4, 5 chyba wziąłem, tak? O, trochę więcej nawet. Raz będzie trochę jaśniej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Też wrzucę. Bo dlaczego by nie? Zawsze to trochę nam przyspieszy cały ten proces. I trochę jaśniej będzie. Dobra. Za dużo. Idziemy. Kamienie tutaj lądują. Ła. Ale się jeszcze wszystkie nie zmieściły. Dobra. Kwestia z tymi linami. Jak to było? Ja sobie w tym momencie zrobię parę lin. Włókno roślinne 50. Bierzemy. Tak będzie najszybciej. Nie tu. Tu. Tutaj. Wrzucamy to na warsztat. Wytwórz 25. Mamy szybko. Z jakiegoś kombinowania. Ok. Tutaj rozładujemy zaraz drugi ten. No przynajmniej spróbujemy. To też nie jestem pewien, czy dam radę. Jak tam? O, dobra, to już poczekam. Chwilę. Zgarnę to. Wrzucimy kolejne 10 i 8 tam. Myślę, że będzie dobrze. Mamy. Może piec bym drugi taki zrobił w sumie. One nie są aż takie drogie. Zważywszy na to, że jakby nie patrzeć. Mamy trochę tego. Tam chyba cegły były potrzebne czy coś. Już nie wiem, gdzie bym go postawił w tym momencie. Za bardzo miejsca na niego nie mam. Dobra. Nie, żelazo. Żelazo tu. Ciach, ciach. Mamy, no, no prawie na 3. Na 4 znaczy się. Znaczy no, bo tu było, to wystarczyło, ale ogólnie żeśmy wyciągnęli prawie na 4. Dobra, zobaczmy w sumie, jak ta sytuacja tutaj z piecem wygląda. Ja bym chciał postawić kolejny. Wkład, moc, nie, co to było? Inne. Aha, szlaba żelazo, kurde. W sumie by to, wiecie, no dałoby nam trochę. Może na werandzie zaczynasz suszyć cegły, a tu bym postawił kominek drugi. Prawdopodobnie powinien się tu zmieścić. No, ale dobra. Tam mam 5 tych przy sobie. Za ile to będzie? Dobra, to chwila, to poczekamy. A w sumie, wiecie, ja się prześpię najlepiej. Pośpimy długo. O, akurat horda się trafiła. Czyli będziemy mieli co robić. Dobra, tu już widzę jednego. Ej. Dostał w łeb. Dawaj strzałę. O, przywiózł nam ropę. Czy olej.
Oni pewnie znając życie, to rzucą mi się na tył tej mojej bazy. Ej, on się nie zaliczył w ogóle do tego? To jakiś losowy musiał być. Ej, halo, halo. Gdzie jesteście? Przecież was nie widzę? No, może i na razie was nie widzę, ale... No dawać tu do mnie, bo... Skurczybyki, bo mi tutaj... Tupę zawracacie, spać nie mogę. O, propo. No co za frajer, no kurwa, zastaw tę... tą ścianę. O kurde, zmęczyłem się akurat. Ale lipa. Biegnij gościu. Oj. To trochę mi napsuli tym razem krwi, ale to głównie przez tego ziomka, co mi tam zaczął rozwalać. Dobra, pozbieram strzały, żeby się nie okazało, że zaraz mi zabraknie. No i powiem upierdliwić tam. Dobra, padł. Zostawcie te ściany, Boże, chodź tu. Jeszcze trafić go nie mogę. Że miałem zapas tych strzał. Rozumiem, że w następnym dniu 7 ich zobaczymy. Opierdliwa sprawa. Zresztą jak rzucają mi się na tą ścianę od chałupy. Chałupę chcę mi roźnieść, a nie tam ze mną walczyć w ogóle. Uciekają ciągle. Dobra. O. Będzie jedzenie za darmo. Super. Patyk. No i dobra. Zmęczył się trochę jeszcze. No i okej. Co jeszcze? Lis mnie przyjdzie bić? Ziemniaki. Ziemniaki poproszę. Ekstra. Napiję się wody. Sobie naleję. Okej. Fundament, kamienny młotek byśmy potrzebowali, akurat go nie mam przy sobie. To tylko po prostu podstawię ścianę z powrotem, jak to było z tą ścianą. Tworzenie ściany. Co ty tu chcesz? Kłodę 3 razy i deskę później 4. Naprawdę wchodzi u nas. No nie wierzę, no. Jeszcze nie zdążyłem się położyć spać, już gdzieś jest wieśniak jakiś kolejny, a tu jesteś. Stań w miejscu. To hamowanie mnie denerwuje w ich wykonaniu. Dobra, a co to jest w ogóle się wydobyło? Zabierzmy. Dobra, mamy to. A nie, zaraz. Nie wziąć 3 deski, raz, dwa, trzy. Albo 4. Żeby mi ściana nie odpadła, jak będę spał. Dobra, niech to poleci. Za dużo tego węgla się robi. Czyli nie mam co z nim zrobić. Kamienna strzała. No ja miałem kamienną strzałę. Oni chyba mieli. Dobra, te. Chociaż nie, tu jakie są? Tu bełty. A dziś chyba strzały miałem. Różnie. Róży i apteczki. Wyrzuć to. Nie tak. Aha, nie mogę tego zniszczyć, bo celuję z łuku. Dobra, weź zmień to na coś. No. O, no i teraz chyba zepsułem. Dobra, spokojnie, zmień. No, czemu nie mogę?
No, już dobra, nieważne, nie będę niszczył tej strzały, bo chciałem ją zniszczyć po prostu. Się jej pozbyć. Ale coś mi gra tutaj, próbuje blokować. Dobra, mamy paliwo, mamy to. Nie wiem po co, ale okej. Tu się przepala. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zabieramy, to wkładamy i tak dalej. Jest git. To tutaj powinno być, to też zabiorę stąd. Wrzucimy tutaj. No i dobra, idę spać dalej. Z piąta. O, obudź, dobra. Jesteśmy odpowiednio, myślę, tutaj wstawieni. Jak zjemy sobie to, i tak doda nam trochę energii, więc pewnie będziemy, no, prawie mieli max. Okej, dobra, czyli tutaj jeszcze. O, tu już się przepaliło. Tu jeszcze nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wrzucamy sobie to wszystko tutaj. Okej, lecą kolejne. Czy tutaj coś jest, nie? Tu wrzucimy. Kolejne, co to jest? Aha, ta deska tu jest. Tu mamy trochę tego linek, to niepotrzebne mi w sumie tak naprawdę. Te dwie mogę odłożyć. Puszkę chyba też odłożymy. Puszki tam są, to odkładam. Linki tu można odłożyć też. Patyk raczej nie będę. To już mam przy sobie, że już nie będzie. Jeśli zbiega. No i dobra. Młotek potrzebuję na chwilę. Weźmy tą katanę. Weź młotek. Ja zobaczymy, ile stracę tych desek. Ale sądzę, że dosyć dużą część pewnie będzie ze 4 albo z 5 desek wymagane do naprawy. O, tu już widzę jedna deska. O, 8. Wow. Tu jeszcze? Nie, chociaż w sumie i tak chyba. No, jeszcze 4 mi zostały, ok. Przynajmniej, że nie mam wcale. Tutaj nic nie jest na szczęście uszkodzone. Ok, dobra. Mogę odłożyć. I poproszę spojrzeć. Czy mogłem z metalowy już zrobić ten młotek, nie? Ale dobra. Czy ja coś mam, co bym nie chciał mieć? Tak, deskę mam. Nie potrzebuję tego. To zabrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. Okej, to leci tutaj na kolejny przetop. To leci tutaj. Tych zajmę się przepalaniem może później. Oj, nie tak. Chociaż przypadkiem prawie chciałem przerobić. Bo na razie zrobię miejsce, bo zaraz będę wracał, to zabiorę kolejne właśnie te z tego. Kolejne, no. Kamyki. Dobra, idziemy zobaczyć. Owca. Co tu też się wydobyło, można po drodze luknąć, aczkolwiek brać nie będę. Szaleństwo. Liczyłem, że troszkę więcej tych kawałków całościowych rudy żelaza może będzie, ale nie bardzo. To trochę jest problem, wychodzi na to, bo rudę żelaza, żeby na przykład mieć stal, no to ja potrzebuję, z tego co pamiętam, tą kostkę całościową. A nie w ten sposób. Czy coś mnie goni? Tak, coś mnie goni. No i dobra, jesteś moim obiadem. Ale żeś mnie ugryzł, chamie. No. O, tym razem trafiłem w dobrą rzecz. Nie pomyliłem się znowu. I znowu pada. Dobrze, że tutaj bycie mokrym nie ma wpływu na temperaturę. Przesadziłem, pobiegłem za daleko. No i dobra. I jesteśmy na miejscu. Doskonale. Tylko, że nie mam tego auta, by się przydało. Czytałem na necie, żeby poczekać do 21 dnia i przejść jeszcze raz po wioskach. Czy mogę tu zajrzeć? Mogę. O, ruda, aluminium i ten mamy głównie. No dobra, czyli w ten sposób ja myślę, że się rozwinę. Teraz będę znowu przepalał kolejne, że tak powiem,
kamyczki na to, żeby mieć tą rudę, czy raczej te ścinki takie, czy jak to tam się nazywało, tego metalu, nie metalu, żelaza, i będę robił z tego sztabki metalu. Jak ich wystarczająco dużo narobię, to nagramy kolejny filmik, jak postaram się coś tutaj więcej dobudować, czy chociażby może uda nam się w końcu coś z tego aluminium zrobić, bo jak pamiętacie, widzieliście, wymaga ono dosyć dużo, jeżeli chodzi taki panel słoneczny, wymaga 5 aluminium, a już ta turbina to już w ogóle 10. Jak jeszcze ołów nie jest problemem, żelazo jako tako jeszcze szybko jestem w stanie na ten nastukać. Kobalt też jest problem, bo to, że mam go trochę teraz, to jeszcze nic nie znaczy, ale aluminium 10 sztuk, no to jest tragedia, więc na razie skupię się na, nie wiem, dobudowaniu może z dwóch takich tych boilerów, albo może muszę się zastanowić też nad tym, jak ja będę w ogóle, bo zrobię 3 i się teraz wywalę z tego, z jakby można powiedzieć, z całego tego paliwa, tej ropy, czy jak to tam się zwie, zaraz zobaczę, oleju, nie? Więc też nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No szybko muszę też mimo wszystko zrobić ten ekstraktor oleju, żeby mieć olej na to, żeby zasilać te ekstraktory. Ewentualnie można brać te mięso, zabijać zwierzęta i żeby gniło. To też jest jeszcze jakieś rozwiązanie, ale jakieś takie źródło, że tak powiem, wydobycia będzie mimo wszystko potrzebne. A tu też widzicie sztaba aluminium 15, nie? To ja bym chciał to zasilić, powiedzmy, już niech będzie nawet tymi, jak to się nazywa, panelami słonecznymi, to potrzebuje z 15 na panele sztaby i plus 15 jeszcze właśnie na ten ekstraktor. Plus ewentualnie 4 by się przydało, żeby bateria była, żeby to też w nocy pracowało lub przy słabym nasłonecznieniu, bo to nie wiem też, jak to będzie tutaj nam w grze działać, więc no nic, dopiero będziemy musieli to osobiście sami sprawdzić. Tak więc to tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnych. Siemaneczko.